Witam Cię bardzo serdecznie. W tym materiale wideo chciałem szczegółowo omówić jedno z podstawowych, właściwie najważniejszych pytań, które pojawia się na egzaminach w urzędach górniczych. Pytanie to brzmi, z czego się przygotowałeś lub z czego się przygotowałaś do egzaminu lub proszę wymienić akty prawne obowiązujące w górnictwie podziemnym, odkrywkowym, otworowym. No tutaj w zależności od tego, jaki jest kandydat, z jakiego górnictwa się wywodzi. Pytanie to dosyć szczegółowo opisałem w jednym z moich artykułów w kwietniu 2016 roku, także w tym artykule możesz znaleźć dosyć sporo informacji na ten temat, ale teraz postanowiłem nagrać jeszcze wideo, takie instruktażowe, wyjaśniające, w jaki sposób odpowiadać na to pytanie, ponieważ no, prosiliście mnie o to, pytacie wielokrotnie, Piotrek, no, w jaki sposób odpowiadać na to pytanie, jak cytować te przepisy, czy trzeba się uczyć wszystkiego, czy trzeba umieć daty i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w tym wideo powiem szczegółowo, jak na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim, aha, jeszcze tutaj dodam, że ten przykład będziemy omawiać na podstawie kandydata, który wywodzi się z górnictwa podziemnego, czyli będą wymienione akty prawne, które powinny być wymienione dla takiego typu kandydata. Więc przede wszystkim zaczynamy od najważniejszego, czyli od ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze wraz z późniejszymi zmianami. Dokładnie w ten sposób to mówimy, zapamiętujemy datę, nazwę całą i na końcu dodajemy wraz z późniejszymi zmianami. To bardzo ważne, ponieważ ustawa od 2011 roku wielokrotnie już była zmieniana, była nowelizowana i wy, mówiąc to, jakby pokazujecie, że wy o tym wiecie. Wy nie przytaczacie ustawy z dnia sprzed 7 lat, tylko wiecie o tym, że ona już była zmieniana i wystarczy powiedzieć, że z późniejszymi zmianami i jest to bardzo istotne dla komisji. Pamiętajcie o tym, żeby to nie zapominać o tym. Dalej, zmieniamy rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Tutaj celowo dodałem jeszcze w nawiasie numer dziennika ustaw, z którego roku, jak która pozycja. Po co to zrobiłem? Ponieważ pytacie mnie również wielokrotnie, czy tego też się trzeba uczyć. Czy trzeba wiedzieć, który to jest dziennik ustaw i tak dalej, i tak dalej. Odpowiadam, nie, nie trzeba. Nie uczcie się tego, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy powiedzieć to, co tutaj podkreślone jest na tym slajdzie. Reszty nie musicie wiedzieć. Ja tego się nigdy nie uczyłem, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście, jeżeli chcesz, super, możesz się nauczyć. Jeżeli to powiesz na egzaminie, to naprawdę wpadniesz mega, mega profesjonalnie, lepiej niż ktokolwiek. Komisja będzie na pewno uradowana. Jedziemy dalej. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dalej. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Rozporządzenie ministra energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Rozporządzenie ministra energii z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ratownictwa górniczego. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie ministra energii z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. I to by było na tyle. Uważam, że to jest takie minimum, które powinno się umieć. Natomiast komisja lubi zadać jeszcze pytanie, ale co jeszcze wiesz? Z czego jeszcze się przygotowywałaś? Więc tutaj warto dodać dodatkowe akty prawne, które też są istotne z punktu widzenia komisji egzaminacyjnej, takie jak ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku, prawo
prawo wodne wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami. I to by było na tyle. To już jest absolutne minimum, które powinniście się nauczyć, powinnaś się nauczyć. Jeżeli w ten sposób udzielisz odpowiedzi w trakcie egzaminu, to jakby nie będzie tutaj żadnego problemu. Tak jak wspomniałem, trzeba wiedzieć datę, całą nazwę, żeby jej nie pomylić. Myślę, że jeżeli będziesz umieć płynnie, to komisja już po wymienieniu pierwszych 4-5 aktów prawnych po prostu ci przerwie i przejdą dalej, bo będą widzieć, że jesteś przygotowany. Miałem tak kilkakrotnie, także myślę, że to by było na tyle. Oczywiście dodam na koniec, że to, co tutaj przedstawiłem, to jest mój punkt widzenia i mówię to z mojego doświadczenia. Oczywiście ty możesz mieć odmienne zdanie, być może masz inne spostrzeżenia, inne doświadczenia. Bardzo chętnie chciałbym je usłyszeć lub przeczytać, także jeżeli chcesz coś skomentować, to zapraszam do skomentowania tutaj na dole poniżej tego wideo lub też napisania do mnie na maila. Bardzo chętnie dowiem się czegoś nowego. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne i rozwiało wszelkie wątpliwości i zapraszam do kolejnych moich artykułów czy też materiałów, które będę udostępniał na moim blogu. Dziękuję za uwagę. Cześć. Do zobaczenia.